Urodził się w 1936 roku w Zofiówce koło Wilna. W latach 1963-1968 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się grafiką warsztatową, użytkową i malarstwem. Jest laureatem wojewódzkiej nagrody w dziedzinie twórczości i upowszechniania plastyki oraz ponad 20 nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych. Prace swoje eksponował od 1968 roku na 22 wystawach indywidualnych i około 100 zbiorowych w kraju i za granicą. Tworzy ekslibrysy i inne małe formy. Maluje pejzaże, projektuje pomniki, tablice pamiątkowe, loga. Jego pasją jest liternictwo, malowanie odręcznie, z precyzją i niezwykłym kunsztem. Z liter tworzy obrazy, przestrzenie ujmujące formą, porządkiem, cieniami, wielowarstwowością, kolorem. W 2011 roku odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych oraz osób prywatnych w kraju i poza granicami Polski. Panie Alfredzie, co takiego jest w twórczości artystycznej, że człowiek może jej poświęcić kilkadziesiąt lat życia? Trudno powiedzieć, to jest jakaś potrzeba wewnętrzna. Zaczęło się w zasadzie od dzieciństwa. Zawsze mnie interesowała, może nie sztuka wtedy, ale zawsze lubiłem patrzeć na obrazy, na rysunki. I tak mi to pozostało i ciągnę już tyle lat. Jestem bardzo zadowolony z mojego zawodu, bo się nigdy nie będę nudził. Czy jakieś myśli takie pana czasem nachodziły, zwątpienia, czy akurat słuszną drogę pan wybrał, artystyczną? Nie, nigdy. Jeszcze w szkole podstawowej zawsze chciałem pójść do jakiegoś liceum plastycznego, no ale wtedy nie było możliwości, więc poszedłem do zawodówki, jestem elektrykiem z wykształcenia. No i potem po kolei było liceum plastyczne, no i potem studia. To jest moja pasja i tak zostanie. A co w artyście, malarzu, grafiku jak pan, jest darem od Boga, a co nabytą latami udoskonaloną techniką? No może załóżmy zacząć od darem od Boga, a potem to jest kwestia pracy, świadomości. Zawsze mówię, że studia, tak niektórzy mówią, że artysty nie zrobią, natomiast studia przekazują świadomość plastyczną. A jak się ma tę świadomość, no to wtedy wie się, co się chce robić, po co, dlaczego i ma się te środki plastyczne, których się używa po prostu do swoich tematów. No i potem jest dalej to już kwestia talentu. Jedni się zatrzymują, inni poszukują swojego pisma całe życie. I skończył pan studia, no miał pan jakieś techniki nabyte, wyobrażenie, ale to moje ja artystyczne, że akurat w tym kierunku pan pójdzie, to no latami się kształtowało, czy tak od razu pan chwycił? Na studiach w zasadzie obrałem grafikę jako tę pierwszą dyscyplinę, bo do 3 lat mieliśmy malarstwo, rzeźbę i grafikę. Ja, ponieważ chyba mam jakieś predyspozycje manualne. Tam nierozdzielne siostry dwie, grafika i malarstwo, no bo pan obie sztuki z jednakowym pięknym efektem i skutkiem uprawia przez tyle lat. No sprawy są podobne, jak mówię, stosuję płodozmian, że jeżeli się już grafiką przesycę, to potem zabieram się za malarstwo, ale robię to również jednocześnie. Mam zajęcie, mówię, nigdy się nie będę nudził chyba i jest to moją pasją, jestem chyba zadowolony z tego. To najpiękniejszy zawód świata, jak tak, uważam, artyści tak, mówią, uważam. Pan też może się pod tym podpisać. No coś tam pozostanie dla potomstwa. Artysta, jeszcze do tego wątku wróćmy, no słowo przez wiele dziesiątek lat, setek nawet, brzmiało dumnie zawsze, bo to prestiż, wyróżnienie spośród tłumu ludzi. Ostatnio trochę to tak wyblakło to słowo. Dla pana osobiście, kto jest artystą? To trudno powiedzieć. Nie każdy jest artystą, kto chce być artystą, bo tak jak mówię, jest to proces. To nie jest takie proste, żeby kupuję sobie farbę i pędzle i już jestem artystą.
tak to nie jest. Poza tym, tak jak mówię, po studiach, po szkole średniej i jeszcze mam wątpliwości, a niektórzy amatorzy nie mają wątpliwości. To jest przerażające. Nie mają krytycyzmu wobec tego, co robią. Twórczość Alfreda Aszkiełowicza, miniatura graficzna, stanowi istotną formę wypowiedzi artystycznej. Artysta wykonał ponad 120 małych form graficznych oraz ponad 150 ekslibrisów zrealizowanych głównie w miedziorycie. Niewielki format realizacji to oczywiste wyzwanie dla grafika posługującego się tradycyjnymi technikami graficznymi, dlatego niezwykła precyzja wykonania prac Alfreda Aszkiełowicza wywołuje podziw odbiorców i kolekcjonerów. Dla artysty mała forma graficzna ma niezwykły urok, wymaga skupienia i kontemplacji, można w niej zawrzeć wszystko, co jest najważniejsze, symboliczną treść, anegdotę i przemyślaną formę. Grafiki są zróżnicowane i podejmują rozmaitą tematykę. Pojawiają się przedstawienia z cyframi, liczbami, zegarami, nawiązujące do przemijania i wyrażające pasję artysty, jaką jest kaligrafia. Wyjątkowe miejsce w twórczości Alfreda Aszkiełowicza zajmują ekslibrisy. Dla artysty zafascynowanego kaligrafią właśnie ex libris stał się naturalną formą wypowiedzi twórczej, ponieważ w wypadku tego typu miniatury graficznej niezwykle istotna staje się precyzja wykonania oraz dostosowanie układu liter, rodzaju grubości i wielkości czcionki zarówno do obrazu, jak i przyszłego właściciela, jego zasług, zawodu, funkcji, pasji czy pochodzenia, a w przypadku księgoznaków okolicznościowych także charakteru uhonorowanego wydarzenia lub instytucji. Ewa Wojtyniak-Dębińska, Małe formy graficzne i ekslibrysy, Łódź 2020. U pana każdy kruk jest inny, ciekawy. I czy pan zaczynając myślał o tym, że to inteligentny, wyjątkowy samotnik, taki ptak trochę ponad wszystkie, wybijający się? Czy nie, przypadek sprawił, że spodobał nie, się kruk? Nie, przypadek. Nie, nikt nie myśli, nie zastanawiał się nad nie wiem, psychologią ptaka. Ale już na studiach, pamiętam jak szedłem z dworca do akademika i była zima i przez park i tam właśnie czarne kruki na tle tego śniegu i to mnie już zafascynowało. Ale potem parę lat po studiach jakoś tak załapałem taki temat, który na kilkadziesiąt lat. No drugi ulubiony taki motyw, no może pierwszy, nie numerujmy, bo oba to są literki i cyferki. Różne filozofie też do tych dorabiają, do tych pana cyferek, liczb. Dlaczego? Co tam pan pisze? Jaka tajemnica się za tym kryje? No nie zdradzi pan, ale czy coś się kryje, czy przypadek rządzi? Niektórzy właśnie zauważyłem na wystawie, że próbują coś tam wyczytać. No coś tam może być symbolicznego, to są moje sprawy dotyczące rodziny. Ale literami się posługuję jako tworzywem, do stworzenia obrazu. A litery lubiłem od dziecka, pamiętam, już interesowałem się, kopiowałem, zawsze wiedziałem, która litera jest dobra, która się nie nadaje. I to mi pozostało. Posługuję się antyką, bo to jest klasyczne pismo ze starożytności. Grecy podobno to wymyślili, Rzymianie udoskonalili. I jest to idealny taki prawzór pisma współczesnego łacińskiego. Pan sam się uczył, czy miał nauczyciela, jeżeli chodzi o... Najpierw w szkole średniej było niewiele, było liternictwo, ale było. I potem na studiach też przez 2 lata mieliśmy liternictwo z profesorem, który zlecał mnie wszystkie prace jakieś takie zarobkowe, bo byłem najlepszym liternikiem. To czyli to było już taki dar był. Tak. Już profesor zauważył, że jestem dobry w liternictwie.
Ex Librisów, no tak nawiązał pan, to też ponad 150 pan wykonał. Oj, chyba więcej. A skąd to się wzięło z Ex Librisami? Skąd się wzięło? Bo ta sztuka taka trochę rzadkością już się staje powoli teraz. Trochę rzadkością, bo teraz inną formę trochę spełnię. Właściwie formę grafiki takiej warsztatowej teraz już właściwie do książek mało kto to wkleja, ale są zbieracze, którzy zamawiają, są konkursy od czasu do czasu, w których biorę udział. Taka powierzchowna, tam jak dzisiaj sztuka, no to chyba nie do końca pana przekonuje. Gorzej jak ktoś, no właśnie, nie znalazł swojego sposobu, czy jakiegoś myślenia poważnego o sobie, o sztuce i często wymyślał się czasem, żeby zaszokować. Ja nie jestem od tego, ja lubię ciszę i wolę, jeżeli, nie wiem, kogoś wzruszę, zaciekawię swoimi pracami. No, życie jest niesamowicie nieodgadnione, nie pojmuje wszystkiego, jak się człowiek zagłębia szerzej w świat, no w ogóle w życie, w sens. Nie ma odpowiedzi. Nawet czytając książki, no różne, bo nie ma konkretnych odpowiedzi, bo człowiek poszukuje całe życie. Się zgłębia chyba. Jeszcze w moim przypadku, no, czy w ogóle plastyków, praca jest samotnicza w zasadzie. Jest bardzo dużo czasu do myślenia. Czasem za dużo, bo w pracy to nie przeszkadza. Długo pan potrafi się cieszyć obrazem swoim? Długo. Lubię je mieć przy sobie, bo zawsze mam rozstawione wokół pokoju. Malarstwo, no i grafika, miedzioryty, mezotinty. Stosuje pan płodozmian, tak? Ale w tym, jak to pan wspomniał, a w tym płodozmianie, czy jest jakiś wyróżnik, po który najchętniej pan sięga, czy wszystko równo? Chyba z wiekiem robi się trochę leniwy, bo to są dwie, mezotinta i miedziory, to są dwie chyba najbardziej pracochłonne techniki. Robię cykl miedziorytów, potem mezotint, także na tym to polega. Nikt panu nigdy nie narzucał tematów, co ma pan malować? Tego nigdy nie było, nie doznałem. Duża to przyjemność? Oczywiście, no. Dla artysty, bo to wolność, totalna niezależność artystyczna. Wolność jest w ogóle podstawą w jakimś tam, nie wiem, radosnym życiu normalnym. Kto może narzucić jakiś temat? Pan należy w tych dziedzinach tutaj do absolutnej czołówki w Polsce. Nie, no bez przesady. Trudno to określić, to inni powinni mnie to... No ja dlatego nie naciskam. No wiele tego się brało, tych prac i zamówień też brało z tego, że no... mistrzostwo spod pana ręki zawsze wychodzi. No, brałem udział w wielu konkursach, mam sporo nagród. Konkursach graficznych szczególnie. Także ponad 20 nagród w takich konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. W tym świecie artystycznym konkurencja jest ogromna, nie? Jest, oczywiście. Jest dużo dobrych grafików, miedziorytników. Nie umie pan bezczynnie siedzieć? Nie, za nic. Czytam książki w łazience, 3 książki przeczytałem ostatnio. Także. Do tego narty, rower, aktywność sportowa, no to też jest ważne. Element pana życia. No ruch jest podstawą zdrowia. No jak można na przykład zjeść obiad i się położyć na boku i w telewizor patrzeć. Dlatego bardzo lubię sport. Zresztą też od dziecka zawsze lubię sport. W siatkówkę grałem pół życia. Teraz w tenisa pan mecze regularne toczy. Tak, i narty. To jest taka, no rower to jest... Oczywiście. Na Stokach Alpejskich narty dodajemy. To nie jest tutaj na Chodzieckiej Górce, tylko... No, między innymi na Alpejskich. Włochy, Austria, także... No i w Czechach. Analizując prace, które powstały na przestrzeni lat, mam wrażenie, że przeglądam swego rodzaju notatnik, w którym artysta przez cały ten czas skrupulatnie zbiera wspomnienia, doświadczenia życia, okruchy rzeczywistości, myśli, emocji, uczuć i odczuć. Porządkuje je i segreguje. Czyści, następnie nadaje im formę plastyczną oraz pożądany przez siebie kształt i wyraz artystyczny, po czym odkłada do pudełka po butach, gdzie czekają na nadarzające się okazje ujrzenia światła dziennego.
Uderza mnie niezwykła dbałość o warsztat artystyczny. Precyzja, troska o każdą linię i ślad dotknięcia narzędziem budzą respekt i szacunek. Szczególnie, że artysta porusza się na niewielkich płaszczyznach, gdzie każdy najmniejszy błąd może okazać się katastrofą dla dzieła. Litery pojawiające się w obrazach Aszkiewicza to zwykle antykwa. Wykaligrafowane z wielkim pietyzmem układy czasem kryją zakamuflowane słowa mające znaczenie tylko dla autora. Prześledziłam wiele prac Alfreda Aszkiewicza. Buduje mi się wizerunek artysty, dla którego twórczość jest pasją. Cieszy go każdy obraz i praca nad nim oraz doznania z nim związane. Doktor habilitowana Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder. Fajnie być takim wszechstronnym człowiekiem, co? No lepiej być wszechstronnym niż nie wiem, w jednym kierunku, czy no bo... A czasu jest dużo w zasadzie, przez całe życie czasu jest dużo, więc należy wszystkiego dotknąć, co sprawia, i poznać w ogóle tyle aspektów życia, no bo świat jest ciekawy. Kiedyś pan tak zapytany o to, co najważniejsze w życiu, odpowiedział, że żyć własnym kosztem, na własny koszt, tak? No to jest podstawa, żeby nie czynić zła drugiemu, można... Nawet można różne rzeczy robić, ale właśnie na własny koszt, nie czyimś. I to jest no, podstawą chyba stosunku do drugiego człowieka, do świata. To pan na ten krajobraz, na świat często tak, właściwie zawsze okiem malarza patrzy. Tak, tak, pod każdym kątem. To są jakieś drobne elementy, jakieś drzewo, jakiś układ liści, czy odbicie w wodzie. To cały czas obserwuję. Pochodzi pan z Zofiówki koło Wilna. Czy coś w pana twórczości z tamtych klimatów tak przeniosło się? Mam to w pamięci i epizody z życia, ten pejzaż, ten las, na skraju którego mieszkaliśmy. Także gdzieś to pozostaje i chyba też jest w jakimś tam stopniu inspiracją. No to chyba wszyscy wracają do dzieciństwa. I to jest jakiś sentyment do tych spraw takich, które minęły. Piękny świat taki, nie? No piękny właśnie. Mimo, że warunki, w których ja żyłem i przeżyłem, były trudne. Pamiętam bombardowanie Wilna, pamiętam rosyjskie wojska, jak wracały już chyba spod Berlina, chyba 2 tygodnie. A czym do pana jest chodzież? Do chodzieży przyjechałem na 2-3 lata, a już mieszkam większość życia swojego. Nie chciałem właściwie wyjeżdżać stąd. Tutaj właściwie na całe życie, tu się moje dzieci porodziły, tu poznałem żonę. Nad czym pan obecnie pracuje? Pogruntowałem 5 blejtramów, które zamówiłem przez internet. No i potem trzeba coś będzie z tym zrobić. I to jest dziwna sprawa, że wszystko nam jest jak gdyby ułatwione, a coraz mniej czasu mamy. Na czym to polega, nie mam pojęcia. A w ogóle upływ czasu mnie najbardziej dokucza w tej chwili. Tak tygodnie mijają, że trudno się połapać. No była zima, jeździłem na nartach, a tu już pół lata. No taka kolej rzeczy, nie? No i tego jakoś nikt nie zatrzyma i nie zmieni, nie? Ale sztuka, to wszystko, no tak jak pan na początku powiedział, to pozostaje, to jest trwały. Oby pozostało w dobrej pamięci. No w domu.